Podstawą funkcjonowania każdej gospodarki jest wolna konkurencja, która generowana jest przez swobodę działalności gospodarczej przedsiębiorstw. I to rozumiemy intuicyjnie, to każdy wie, albo przynajmniej powinien wiedzieć. Natomiast nie każdy już wie, że istnieją systemy prawne, które pozwalają na legalne i bardzo przemyślane ingerowanie w swobodę działalności gospodarczej właśnie w celu utrzymania stanu wolnej konkurencji, czy też efektywnej konkurencji na rynku. W polskim systemie prawnym, jak i w systemach prawnych pozostałych państw członkowskich, jak i również innych państw na świecie, funkcjonują rozwiązania prawne, które mają chronić uczciwą konkurencję, chronić wolną konkurencję. W Polsce funkcjonuje ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, gdzie organem, który dba o efektywną konkurencję na rynku polskim, jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I to właśnie rolą prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest dbanie o to, aby przedsiębiorcy nie dopuszczali się czynów, które mogą naruszyć wolną grę rynkową. Przykład? Załóżmy, że jesteś dominującym przedsiębiorcą na swoim rynku, albo też chcesz zawrzeć porozumienie ze swoimi konkurentami, lub też chcesz przejąć swojego konkurenta, czyli po prostu go kupić, to może się okazać, że ten czyn doprowadzi do tego, iż konkurencja na danym rynku zostanie naruszona. Jak unikać tego ryzyka i w jaki sposób organizować swoje przedsięwzięcia biznesowe? No więc pierwszym punktem to jest wyznaczenie rynku właściwego, czyli rynku, na którym funkcjonujesz, i określenie twojej pozycji rynkowej. Bardzo często naszym zadaniem jest właśnie rozpoczęcie analizy antymonopolowej od tego, żeby wyznaczyć rynek właściwy i określić pozycję rynkową naszego klienta. W efekcie możemy powiedzieć, na jakie działania nasz klient może sobie pozwolić, a jakie działania będą generowały ryzyko naruszenia prawa antymonopolowego. Cóż to jest za ryzyko? Pierwsza kwestia. Przedsiębiorca, który narusza prawo antymonopolowe, może zostać obłożony karą do 10% swojego obrotu, a menedżer, który, jakby to powiedzieć, jest prowodyrem, czy też wprowadzał takie rozwiązania antymonopolowe, może być obłożony karą do 2 milionów złotych. I teraz, żeby uniknąć tego zagrożenia, należy przeprowadzić analizę, która w bardzo jasny i klarowny sposób zaprezentuje, gdzie jest granica swobody działalności gospodarczej. Ale to nie wszystko, ponieważ jeżeli naruszysz prawo antymonopolowe, to masz ekspozycję odszkodowawczą, czyli że twoi konkurenci mogą cię pozwać o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód rynkowych. Nasze analizy przedstawiają rozwiązania, którymi możesz niwelować swoje ryzyka, i zawsze prezentujemy rozwiązania, które są użyteczne dla naszych klientów. Dlaczego? Ponieważ zawsze stawiamy kropkę.